Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jurny Gieroj, a ja witam was już w piątym odcinku z gry Simple Straight. Mafia. Edycja ostateczna. I can't afford this life no more. Just getting lucky. I give you a chance to win your money back. You want in, boss? We have business to discuss, Paulie. We're in it now, boys. One of our associates at the coroner's office sent this over. Corpse's name is Giolotti. You recognize him? Sure. That's one of the punks we ran out of the neighborhood. Now he got the bullet in the back of his head? Yeah. We capped him. Well, the cops ought to thank us. We did him a favor. The guy was a rapist, boss. Yeah? Well, he was also a city councilor's son. You want to drive a politician into Morella's arms? There's no better way than killing off his family. Christ. It gets worse. You left another guy in the wreck? Yeah, but he was dead when we got there. You gonna tell me he was the president's nephew or something? Two in the head, Paulie. If you're gonna do a job, do it right. He made it? Yes. He spent the week in St. Mary's, but he pulled through. Can he point a finger at either of you? I don't know. Maybe. Okay. Look, we're gonna kill two birds with one blast. Galati's funeral's today at St. Michael's. Sam, you're gonna attend. Sit in the back and try to spot the lucky bastard. How will I recognize him? He'll be the one who just crawled away from a car wreck. His arm is broken. Look for a sling. Sam's gonna need a little distraction if he's gonna clean up your mess. He's sending Tommy to dip his wick? It's a brothel? A gentleman's club, just down the street from St. Michael's. The Don has invested a lot of money in it over the years. So, me and Sam. Regardless, the owner has suddenly decided to do business with Morello instead of us. You want me to go remind him of his obligations? Yes. Then blow the place up. What? Morello wants to take businesses away from us? He'll inherit craters. Look, Tom, we can't send Paulie and Sam since all the ladies know them already. They'd never make it through the front door. But you can walk right in. Okay. What about the manager? Take care of him wherever you find him. If any of the horse see it, well, it'll be a warning. Once he's out of the way, head to his office on the top floor. Grab any documents and money you find there, and place the explosives. Vincenzo will see that you have what you need. And you think the blast will be big enough to give me cover? Yeah. But be smart. Only take a shot if you know you won't get made. Tommy, one more thing. One of the girls is passing Morello information about our operations. Before you blow the place, you'll need to take care of her, too. You want Tommy to kill a twist? Come on, Frank. It's just bad luck this falls to Tom. But we gotta protect the family. Her name is Michelle. She's usually working one of the upper rooms. Her photo is in the folder. You boys clear on everything? Yeah. Tom. I got it, boss. Then get it done. No dobra, szykuje się naprawdę gruba akcja. Mam nadzieję, że będzie wybuchowo. Będzie dużo strzelania. Syn radnego zabity. William Gotti, P.S. Billy, syn szefa rady miejskiej Los Haven, Roberta Giertiego, został w zeszłą niedzielę znaleziony martwy. Zabitego bronią palną. Ciało odkryli funkcjonariusze policji podjące sprawę rozbitego pojazdu. Brak obecnie podejrzanych, ani nawet motywu tego bezsensownego morderstwa noszącego wszelkie znamiona gangsterskiej egzekucji. No cóż, no, tak to było. Takie mieliśmy zadanie. No i jest, skończyliśmy. Heard you in the market for something that goes boom. Bombka. Give those girls a squeeze from Uncle Vin, huh? Not today, Vinny. Mamy jeszcze znajdźkę. To jakieś stare gazety, magazyny jakieś. Do końca nie wiem.
Przyjrzymy się temu w późniejszym czasie. Don't go any place yet. Gotta hear me out on this. It's about the girl. Michelle? Right. You don't have to rub her out. Just make her disappear. You know her? Yeah. I'd been with her a few times. She's a good egg, Tom. Just maybe not so bright. She doesn't deserve to get plugged just because she likes listening to me talk. You think she'll leave town? When she understands what'll happen otherwise, yeah, she'll leave. Here's 100. Give it to her. And make sure she gets far away. Okay, sir. I'll see what I can do. That's all I'm asking. Let's go. Hi. Sam. Michelle. She's the one from the racetrack, right? Tom, that was the last time we were gonna talk about her. Ever. I told you what I had to ask, and you listened. Gotta leave it there. Okay. Świetnie wygląda to miasto. Keep your head when you get into the hotel. Find your mark and don't act suspicious. The manager thinks he's untouchable. You can probably walk right up to him. Anything else I should know? Nah. Just don't take all day. Pilati died young, so there can't be much to say about him. When the bomb goes off, I'll do my thing. Got it. What kind of world is it that when you screw up, you get sent to a cat house? Or I have to clean up your mess at a funeral? You see the justice in that? I see a job I gotta do. Such a professional. Just try to finish the job this time, huh? Nie ma problemu. Po to tam jedziemy. First time I've been to a church in a while. Well, I'm gonna guess they're still singing the same songs. Last time I went it was. Same songs I always heard as a kid. Yeah, you're not the religious type. It's the funerals, Tom. That's all it ever is. All that anyone ever wants to do is point guns at the family and shoot. Came point there were so many funerals, I just stopped going to most of them. They're all boring as hell. That's a shame, seeing as you're always dressed for the occasion. Great gag, Tom. Write that one down. Thanks. I'll do that. No weddings. Weddings are less boring. I'd go to one of them. You working on that? Guess so. Good. Because I've given up waiting on Polly. Guy couldn't get a broad to stick to him if they went swimming through glue. He'll find someone. Tom, if his own mother has given up hope, then you can give up hope too. No, faktycznie, Pauli jest trochę... Tak właśnie mi powiedzieli. Trudny do zrozumienia. Ale myślę, że znajdzie sobie drugą połówkę. Policja. Boże, od razu mi celownik się załączył. Strzelać. Nie ma takiej opcji. Give the family your condolences. Good luck. Najważniejsze sprawy do załatwienia. Fajnie to miejsce wygląda, jest takie dopracowane. A myślę, że wyższe są te budynki. I tak pięknie to wygląda. No nic, wchodzimy do z powrotem naszego bolidu z żółtymi kółkami. Fajny akcencik. Downtown Real Estate. Fajnie, fajnie. Widać, że tutaj musieli się wspierać jakimiś zdjęciami albo filmami z dawnych lat, bo jest to oddane naprawdę świetnie. Widać, że tutaj pracowali nad tą grą z zacięciem. I gitarki przygrywają. My przymierzamy amerykańskie tereny w latach 30. No nic. Świetna gra. A my dojechaliśmy na miejsce. No dobra, jesteśmy przy hotelu.
Miejsce nie jest zbyt urodziwe. Zwykła miejska dżungla. Know where I can find the manager? I just watched the door, pal. Jak on stoi z pięściami zaciśniętymi. You here for a girl, drinks, or a mix of the two? A girl. And I got some business with your manager, too. A girl I can help you with. Come through. Find the girl you like. And you can both get better acquainted upstairs. There's no rush. So get a drink, relax, and enjoy yourself. Okay, znajdź Michelle. I znajdź zarządcę. Najpierw ich zlokalizujemy. A potem załatwimy to w odpowiedniej kolejności. To jest, zdaje się, ten zarządca. Okej, poszukam się w Michelle. Niech ktoś nam przybliży. We can just talk if you don't want anything else. What's a handsome man like you doing in a place like this? Looking for a girl named Michelle. She's busy upstairs, but I'm free. Come on, honey. Without you, how am I gonna pay? Jakoś mnie nie przekonujesz. Just how I like 'em. Nice. Mamy tutaj ważną misję. You looking for a good time? Come this way, sweetie. No, mam ważną misję, tak jak powiedziałem. Coraz mniej wierzę w tą misję, ale mam tą ważną misję, dajcie mi spokój. Nie skuszę się. Tutaj sobie zamiata. Znajdźka. Cholera. Za duży ten hotel. Gdzie znajdziemy tą dziewczynę? Do każdego mam wchodzić pokoju po kolei. Chiki zasnął. Najpierw wolę znaleźć Michelle. Tutaj w pierwszy, bo się znęcał. A tu będzie. What the hell? You know Michelle. She's in 208. Get out. Sorry for the intrusion. 208. Get out. Get out. Dobra, poszedłem sobie babol. 208, czyli musimy iść jeszcze wyżej. Ciekawe, co gdybyśmy pochodzili tych... walić to. 208 będzie wyżej. Okej, fajnie, fajnie. To trochę źle jest nagrany ten dźwięk, wiecie co? Bo to brzmiało bardziej, jakby coś było za nami, a nie za drzwiami. No ale... Możemy skorzystać z windy? Nie. A szkoda. Fajnie by byłoby mieć dwie możliwości na dojście do celu misji. Okej, tu mamy 203. Kolejna atrakcja. Na szczęście tylko słuchowe. 208. Michelle. What's it to you? Fella named Sam is one of your regulars. Maybe there's a lot of guys named Sam. You know him. Works for Don Celieri. Maybe you got him talking about our business from time to time, and maybe Don Morello offered you some money to spill what you heard. No, Sam, trust me. I don't say nothing. He knows that. But Don's losing a lot of money because someone can't keep their mouth shut. I was just bumping guns with some of Morello's girls.
I didn't mean nothing by it. Tell him I'm sorry. Tell him I won't never open my mouth again. I know. I'm sorry. I'm so sorry. Scared then? Good. Don't you ever forget how it feels to be this scared. To know you're just one twitch away from a hole in the ground. Because if you ever show your face in this town again, they're gonna find you with 2 1/2. Do you understand? Lucky for you, Sam's got a big heart. Get dressed and make tracks. This place is gonna blow soon. Wyszybałem, że nie zrozumiała całej tej akcji, bo była w szoku, bo jakoś w ogóle nie było reakcji z jej strony. Natomiast jeśli powiedziała dziękuję, wtedy mam nadzieję, że to zrozumiała i wyniesie stąd, bo za niej długo wysadzamy te powietrze, może te miejsce w powietrze. No, oczywiście. Nakazy, w kółko nakazy. Takie życie pani lekkich obyczajów. No dobra, wynosimy się stąd. Pora teraz zająć się gościem w salniku. Do dyspozycji mamy tylko pukawkę. Jeszcze sobie zawitam tutaj, tak sobie zerknę. Nie, absolutnie tutaj niczego nie znajdę. No dobra, lecimy prosto na dół. Na salonik. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będzie grupa strzelanina, czy jak. Podejrzewam, że go mam taką sensację, żeby go ubić. A następnie wybiec prosto wyjściem. Jeśli będzie taka możliwość. No i uciekać samochodem, no chyba nie ma lepszej opcji. Tutaj mamy przeciwnika. Jakby to ogarnąć, żeby mi to wyszło. Wiem, że przeciwnicy tutaj też są śmiertelnie niebezpieczni, dlatego... Can I help you? Who's these new guys getting to run of the place? The manager having to play nice with his new friends. How come? It's when your new friends turn up with Tommy guns? That's what you do. Ale mnie zobaczyli szybko. Dobra. Ja pierdzielę, nie jest łatwo ich ubić. Tam ci dwaj też. Jakimś cudem trafiłem w głowę. Nie jest proste. Na szczęście nie jest zbyt wielu przeciwników. Jasna cholera. Umiem strzelać, nawet jak dostają kulki. Trzeba trafiać w głowę, nie jest to takie proste. Nie było z nim... Kurde, ale farta miałem. Schował się za filarem. Wolę mieć go z głowy. Cholera, za duży rozrzut. Gnojstwo jakoś strzela. Ale mi trafił. Ja dziękuję. Potrzebuję apteczki. To życie jakoś za bardzo się nie odnawia. Tylko do tego pierwszego poziomu. Potem muszę szukać apteczki, żeby
zrobić się do maksymalnego poziomu. Ładnie siadło. Jest wyżej zapewne. Cholera. Jakaś apteczka. Potrzebuję jej. O, tu coś jest. Tutaj, o dobra. Kurde, mogę się po prostu zgubić w tym wszystkim. Dobra. Zdrowie na full prawie. Lecimy ku górze. No typciu, dawaj. Trzymasz się jeszcze. Ole go odbiło. Nice. Mam amunicję. Niewiele, ale... Zawsze coś. Szybcy są. Teraz słaba eksplozja, nikomu nic nie zrobiła. Cholera, z tym zdrowiem jest naprawdę kiepsko. O, Tommy. Jeszcze nie mam okazji strzelać z Tommy'ego. Ciekawe, czy jest łatwiej niż w Mafia 2, czy trudniej? Zaraz się to okaże. Tu nic nie ma, ani amunicji, ani apteczki. Ja dziękuję. Co za notatka jest? Drogi panie Morello, interesuje mnie... Jakieś bzdury totalne. Forza? Okej, okay. Pasuje nam to. Tu kolejna. No dobra, też jakieś bzdury, których nie warto czytać, dlatego wysadzamy to w powietrze i nie przejmujemy się tym miejscem już więcej. Dobra, ile mamy czasu? Cholera, nie mamy wyjścia. Ja pierdziele, panie. Przeskoczy na luzie. O matko. Gazy wybuchowe go wyniosły stamtąd. Jakim cudem. Ja pierdzielę. Dobra. Zmywamy się stąd. Widzą nas już i ja nie mogę. Dobra, lecimy po górze. Nie zważamy na nich. Jak tam wejść?
A tam jest drabinka, dobra. Dawaj, wbijaj, wbijaj. Ale wskoczył. Kurde, skubany. A my tu idzie kogoś? Nie, czysto. Chyba na dach nie zdążyli jeszcze wejść. Bo jeśli tak, no to... hardkorowa jest ta misja. Mamy aptekę. Znakomicie. Chociaż tutaj mamy apteczkę. O, Holender, panie. To mnie się spisuje. Słabo. Słabo. Jest rozrzut duży. To od razu widać. O kurde, ale rozrzut. No, ewidentnie nie jest to strzelanie z Mafii 2. Poniesiemy sobie tylko amunicję. Przydzielamy się ku przodowi. O cholera, na górze jest. Tu ładnie weszło. Cholera, no nie mogę go trafić. Jeszcze mi strzelił. Proste. Cholera! Skok zabrał mi HP. Ale przypał. Przynajmniej z nimi poszło lekko. Dobra, amunicję mamy. Ale to jasno jest na zewnątrz. Niczego tu nie ma, coś tu jest zaznaczone. Tutaj. Dime Detective magazyn. I stary magazyn. O! Podobna misja była w Battlefieldzie trzecim. Pamiętam, w kampanii. Trzeba też stawiali sobie drabinę. Pomysł z Battlefielda trzeciego. Kurde. Ciekawe. Fajnie. Już chyba nikt nie przejdzie. Jakiś kościół. Może to jest ten kościół, gdzie... jest tam msza z tym. To chyba ten kościół będzie. Zerknijmy. Chyba ich zgubiliście, albo... po prostu zostali przez nas... odcięci. Uniwałbym nie strzelać do policjantów, natomiast no, nie mieliśmy wyjścia. Tak, ten kościół. Now William, he was a sinner, yes, but he was also a loving son, a protective brother, and a loyal friend. And for those virtues, we pray that his soul will find salvation. And now I believe. Nie chciałbym tej strzelaniny w kościele. To byłoby chore. Thank you, Father. Yes, on. I just wanted to pay my respects. Billy, I never said this, but I consider you my brother. I can't even count all the times you saved my ass from a beating. So I don't know how I'm gonna... Wait! Wait! That's the guy! That's the guy who killed Billy! Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Ja pierdzielę. Strzelanina w kościele. Nie wierzę. Co tu jest? O, magazyn jakiś. Mało jest tych przeciwników, nie mogłem się udać. Święty obraz, ja tu strzelanina. Szaleństwo. Ajajaj, ale to super. Trafiłem go.
On będzie mi uciekał. O kurde, zapłonęło. Ktoś rzucił mołotowa do góry. Ale on jest szybki, kurde, co to ma być? Zabiliśmy go. Łatwo poszło. What have you done? Murder in the house of God. These men were criminals, father. Thieves. Rapists. Killers. And God would have embraced them if they'd asked for forgiveness. Now, which one of these men might have sought redemption by working with the poor? Which one might have saved just one life? None of us, father. You bastard. If you have any confessions to make, you better do it quick. On żyje? No more bloodshed, please! W głowę mu strzeliłem. I'm sorry, father. Consider this an act of divine retribution. Nie wierzę, co tu się dzieje. That make us even. Sure. For now. For your trouble, father. I don't want your blood money. You took theirs. Not a lot of difference from where I'm standing. That should be enough dough to patch up the bullet holes. And keep you quiet. When the cops come, you tell them the gunman who did this had East Coast accents. Must have been from out of town, right? I won't lie. But I won't say anything at all. Good. Be a shame if we had to come back here. Where the hell were you? As soon as I walked into church, the crew recognized me. Followed me straight back out. Where are they now? The same place as all these guys. Come on, we gotta go. Policja. Bierzemy w furę i lecimy stąd, bo nas zestrzelą. Gdzie on jest? Gościu, dawaj, nie naprawdę będzie lipa. Bryki policyjne to są te same bryki co taksówkarskie, natomiast mają więcej koni mechanicznych. Niewiele, bo tam chyba 10-15 koni. Ja myślę, że wystarczy to, żeby sprawnie poruszać się po mieście z dużymi prędkościami. Waga pojazdu też nie jest zbyt duża. Ajajajajaj, ale my to zrobili. Te lampy tutaj to są naprawdę potężne, jakie wielkie podstawy mają. Nic dziwnego, że samochód nie chce się przez nie przebić. No i nie dziwię się po takiej akcji. O kurde, poszło nam opona. Usłyszałem syczenie. A jak? Ale przyspieszenie nadal jest. Chociaż 40 minut to nie dużo. To na godzinę, żeby tym oponom. Całkiem stabilnie. Zmieniamy tę brykę, bo nic z tego dobrego nie będzie. Jeżeli się schowam, kurde, nie było tutaj dużego przejścia. Tylko taki zaułek mały. Bierzemy furę, cabrio. Chyba nas puszcza już pościg.
Okay. Dobra, udało się. Thank Christ. Gonna be trying to forget today for a long time. You're telling me. Let's get back to the bar. We gotta lie low. The way this all went down, we gotta lie low for weeks. Ah, the priest will keep his trap shut. Don't worry. Morello got a bloody nose, and you and Polly are in the clear for whacking Galati's son. Boss will be pleased. Mam nadzieję. No nic. Idziemy sobie do naszego bossa. Po całej akcji mamy kasę, którą wzięliśmy właśnie z burdelu, no. Ciekawe, jaka jest to ilość. Dużą część daliśmy dla księżyłka, ale... No, to była część misji. Natomiast cóż, traktujmy się muzyką oraz naszym pięknym miastem. Jakieś fabryki w oddali były, a ja przejechałem wjazd. No cóż, biada tam tyłem. Thanks again, Sam. Ej, samo się zrobiło. I thought my time was up. It's not anything you wouldn't do for me. I know. But when you come that close to Christ, it's something. Don't need to tell me about that. Just don't think about it. Best lesson I could ever teach you. Don't think about anything. Nie ma problemu. No nic, ja powoli się będę z wami żegnał. Długi materiał dzisiaj mieliśmy. Lajkujcie, subskrybujcie i czekajcie na kolejne odcinki, bo odcinki są codziennie, a nawet częściej. Hej!